Cześć, witam Was serdecznie. Skoro w poprzednich odcinkach rozliczyliśmy się już z rokiem 2017, to znaczy opowiedziałam Wam o swoich ulubionych i najbardziej znienawidzonych książkach tamtego roku, to najwyższy czas zająć się zupełnie nowymi pozycjami. Dzisiaj opowiem Wam o 10 książkowych zapowiedziach na styczeń, które swoją premierę mają od dzisiaj aż do końca miesiąca. Pomyślałam, że tym razem wybiorę premiery tylko z jednego miesiąca, dlatego że właściwie jest ich całkiem sporo, a o premierach na luty czy na marzec jeszcze zbyt wiele nie wiemy. To znaczy ja wiem o kilku tytułach, które wyjdą, ale jeszcze nie mają swoich oficjalnych zapowiedzi, więc nie bardzo mogę Wam o nich opowiedzieć, więc w związku z tym porozmawiamy sobie dzisiaj o premierach stycznia. I pierwszą książką, na którą moim zdaniem warto jest zwrócić uwagę w styczniu, jest książka, która ma swoją premierę dzisiaj, czyli po obejrzeniu tego filmu możecie już przeszukać księgarnie internetowe, myślę, że będzie dostępna, czyli książka Złe Serce, trzeci tom książki Zły Romeo. I te pierwsze książki, pierwsze dwie nie zbierały zbyt pochlebnych opinii. Raczej pisaliście, że są kiepskie, że są słabe i że nie za bardzo warto zwracać na nie uwagę. Ja ich nie czytałam, więc się nie wypowiem w tym temacie. Natomiast z tego, co właśnie widziałam w opiniach, to te pierwsze dwie nie były szczególnie popularne. Natomiast trzecia zbiera całkiem dobre noty. Więc jeśli czytaliście te pierwsze dwie i byliście nimi rozczarowani, to być może warto dać szansę trzeciej części. Zwłaszcza, że książki podobno nie są ze sobą jakoś mocno powiązane. To znaczy pojawiają się jako główni bohaterowie na przykład trzeciego tomu, pojawiają się bohaterowie poboczni z pierwszych dwóch, ale książki bezpośrednio nie są ze sobą powiązane, więc można czytać je podobno odrębnie. Nie wiem, nie czytałam, nie wypowiem się. Kolejny tytuł to premiera z 16 stycznia, tytuł 13 minut Sary Pinborough. To ma być podobno bardzo klimatyczny thriller, psychologiczny thriller, kryminał dla młodzieży, w którym główna bohaterka nie do końca wie, komu może ufać. Jedyne co wie, to to, że była martwa przez 13 minut i chce się dowiedzieć, dlaczego tak się stało, kto za tym stoi, kto to zrobił. Powiem Wam, że jestem dość ciekawa tego tytułu. Nie wiem, czy uda mi się go przeczytać w styczniu, więc jakoś bardzo się na niego nie nastawiam. Natomiast z tego, co czytałam właśnie z pierwszych opinii, z opisów, to może być bardzo wciągająca książka. Pomijam rekomendację Stephena Kinga, bo to na mnie kompletnie nie działa. Natomiast osoby, którym wierzę, już czytały i mówiły, że całkiem przyzwoicie, więc... Trzecia książka to tytuł, na który z tego, co widziałam na Facebooku i Instagramie, bardzo wiele osób czeka, czyli premiera 17 stycznia, tytuł W domu Harlana Cobena. I to jest podobno powrót Cobena w wielkim stylu, z tego, co widziałam w opiniach osób, które już czytały. Ja się planuję za tą książkę zabrać, natomiast jakby nie wiem, kiedy to nastąpi, bo ciągle brakuje mi czasu, ale to jest coś, na co zdecydowanie warto zwrócić uwagę, zwłaszcza jeśli lubicie klasykę kryminału, jeśli lubicie tego autora i jeśli lubicie książki, które za każdym razem są dobre. Bo czytałam kilka tytułów właśnie Cobena i nigdy nie byłam rozczarowana. Zawsze to były takie jedne z najlepszych książek z tego gatunku, jakie czytałam, więc... Kolejny tytuł to premiera również 17 stycznia, Niedoskonale Daniel L. Jensen, czyli prequel do serii, która rozpoczyna się od Porwanej Pieśniarki. I tutaj domyślam się, że trzeba znać Porwaną Pieśniarkę i kontynuację, żeby przeczytać prequel, no bo on może zdradzać dość sporo z losu bohaterów. I ja się też jakoś na niego szczególnie nie napalam, dlatego że przeczytałam Porwaną Pieśniarkę, podobała mi się, natomiast nie przeczytałam jeszcze kolejnych tomów, mimo tego, że stoją od mniej więcej roku na półce. Jakoś tak nie umiem się zabrać za tą serię, więc na prequel się nie napalam, ale jeśli wy czytaliście serię, jeśli wam się podobała, to prequel jest czymś, o czym warto to wiedzieć, że wychodzi. Następna premiera również 17 stycznia to książka, którą właściwie mam już w domu. To książka Fashion Victim Cori Jackson, Zbrodnia w świecie mody. Thriller osadzony właśnie w świecie mody, modelek i tego high fashion. Jeszcze nie miałam okazji przeczytać, na pewno to zrobię w styczniu, przynajmniej będę się bardzo, bardzo starać, żeby nie zabrakło mi doby. Natomiast jeszcze w tej chwili za wiele na temat tej książki Wam powiedzieć nie mogę. To jest oczywiście prebook, to nie jest wersja finalna, nie ma nic na grzbiecie, nie ma nic z tyłu, także nie wiem, jak dokładnie będzie wyglądało właściwe wydanie, ale myślę, że warto się nim zainteresować, bo z tego, co widziałam, opinie m.in. Nowalijek jest całkiem przyzwoicie. Kolejny thriller i kolejny tytuł, który wychodzi 17 stycznia, to Milczące Dziecko, czyli nowość od wydawnictwa Filia, a konkretnie od Filii, Mrocznej Strony. Tutaj mamy thriller, w którym bohaterka, główna bohaterka traci dziecko, wydaje się, że to dziecko się utopiło, jest wyłowiona kurtka z rzeki, natomiast ciało tego dziecka nigdy nie zostało odnalezione. Kiedy kobieta zaczyna już sobie układać życie, kiedy wszystko idzie w dobrym kierunku i tak dalej, ten chłopiec się pojawia znowu w jej życiu, ten jej syn, tylko nie mówi o tym, co go spotkało, a podobno spotkały go straszne rzeczy, no i on jest jedyną osobą, która może zdradzić tą prawdę, ale z różnych przyczyn nie może tego zrobić. Więc myślę, że to znowu będzie bardzo interesująca pozycja, chcę przeczytać, ale tak jak mówię, nie wiem, czy mi starczy na wszystko czasu, ale myślę, że to jest coś wartego uwagi. Widzę, że w ogóle styczeń obfituje w takie tytuły z dreszczykiem, thrillery, także dla miłośników gatunku, myślę, że to jest coś wartego wspomnienia. Dalej, dwie premiery od wydawnictwa kobiecego, dwie premiery tej samej autorki, tudzież tego samego autora, Tijan, i
dwie premiery z 25 stycznia. Fallen Crest Academia i Step Brother. Kiedyś już wspominałam Wam o tej drugiej książce, o Step Brother, czyli Antybrat. I mówiłam wtedy, że Tijan to jest część tytułu. Okazało się, że nie. Tijan to jest pseudonim, nazwisko autora lub autorki. Szczerze mówiąc, nie wiem. Natomiast zapowiada się na to, że to naprawdę będą fajne książki, fajne romanse z takim, wiecie, dobrym klimatem, jak lubi Zuza, bo Zuza mi o tych książkach już dość sporo mówiła. Myślę, że warto się zainteresować, zwłaszcza jeśli podoba Wam się Wikeland i te klimaty, to myślę, że w wydawnictwie kobiecym wychodzą znowu dwie bardzo fajne książki dla miłośników właśnie takich klimatów. I na koniec jeszcze trzy tytuły, które swoją premierę mają ostatniego dnia stycznia, czyli 31. Na początek nowa książka Anety Jadowskiej, czyli Trup na plaży i inne sekrety rodzinne. Kryminał, w którym podobno dużą rolę odgrywają krówki i który dzieje się nad polskim morzem. Niektórzy z nas mieli już okazję tą książkę czytać. Ja Wam już ją szczerze mówiąc na czytniku, ale jeszcze się nie zdążyłam zabrać. Niektórzy z nas czytali, niektórzy z nas spróbowali tych krówek i niektórzy z nas mieli okazję szukać tych trupów właśnie z Anetą Jadowską. Zostawię Wam link do recenzji Marcina Okonia w opisie tego filmu, bo myślę, że to jest pozycja, którą się warto zainteresować. Zarówno wizualnie jakby film Marcina, jak i sama książka Anety Jadowskiej. Mam wrażenie, że to będą całkiem fajne klimaty. Jeśli ktoś swego czasu był fanem tomiku poezji Rupi Kaur, Mleko i Miód, to mam wrażenie, że wydawnictwo Otwarte przygotowało znowu coś w podobnych klimatach. Tym razem tomik poezji Chłopcy, których kocham, Anny Ciarkowskiej. Premiera, tak jak mówiłam, również 31 stycznia. To nie jest książka dla mnie, to nie jest coś, czym ja bym się ekscytowała, bo na mnie tomiki poetyckie, jakieś zbiórki nie działają. Mleko i Miód dla mnie było trochę głupie i trochę żenujące. Natomiast jeśli ktoś lubi taką formę przekazu, to wiedzcie o tym, że wychodzi. No i ostatnia książka 31 stycznia to nowość w wydawnictwie Czwarta Strona. Nowa powieść i Lockhart, czyli Kłamczucha. I Lockhart to jest autorka, którą możecie znać z książki Byliśmy Łgarzami, książki, której ja nie znoszę, której nie lubię, która mi się strasznie nie podobała, ale jak zaczęłam czytać Kłamczuchę, to wydaje mi się, że będzie trochę lepiej, ale o tym dam Wam oczywiście znać, kiedy skończę. Wy wiedzcie, że wychodzi i jeśli Was ten tytuł interesuje, to myślę, że warto się w niego zaopatrzyć. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli nie wymieniłam jakiejś premiery, na którą Wy bardzo czekacie, to koniecznie dajcie mi o niej znać w komentarzu. Tutaj znajdziecie odnośnik do mojego ostatniego filmu, czyli do podsumowania najgorszych książek 2017 roku, a jeśli macie ochotę zasubskrybować mój kanał, do czego zachęcam, to odnośnik znajdziecie tutaj na dole. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!